Super. Cześć, kochani. Cześć. O, kopę lat. Dzień dobry. Szemek, aleś ty wyrósł. Niedawno nie miałeś chodzić, a teraz proszę, po ścianach biegasz. No. Przepraszam was na chwilę. Marcin, dzięki za twoje rady na blogu. Odłożyliśmy dzięki temu trochę pieniędzy. Swoją drogą jestem w szoku, ile kosztuje wychowanie dziecka. Kurtki, spodenki, książki, zabawki, co chwilę jakieś wydatki. Nie musisz mi mówić, mam przecież dwie córki. Wiesz, trudno jest odmówić dzieciom, szczególnie jak zrobią te swoje maślane oczy i mówią, mamo, tato, kup. Wiem, o czym mówisz, a co powiesz o tym, żeby zacząć inwestować w przyszłość młodego? Bo myślimy o tym, ale wiesz co, nadal co chwilę są jakieś wydatki. Kapitał na start pomoże im znacznie bardziej. Tylko wiesz co, u nas to nie będą duże kwoty. To nie ma znaczenia. Mhm. Trzeba zacząć już teraz nawet małymi kwotami. One w długim czasie zrobią ogromną różnicę. I będziecie mieli dla Przemka super prezent. Planowanie wydatków na dzieci może przyprawić o ból głowy. Bardzo łatwo wydaje się takie pieniądze, bo każdy wydatek tłumaczymy sobie dobrem dziecka. Są różne sposoby na pomnażanie takich pieniędzy. Od zwykłego konta oszczędnościowego czy lokaty, gdzie pieniądze bezpiecznie procentują, po bardziej ryzykowne jak fundusze inwestycyjne, gdzie masz też szansę na większy zysk. Produkt inwestycyjny na pewno się znajdzie. Sam produkt inwestycyjny jednak niczego nie załatwi, dopóki ty nie zaczniesz działać. Odkładaj regularnie niewielkie kwoty. Nie poczujesz nawet różnicy w domowym budżecie, ale różnica dla twojego dziecka będzie ogromna.